Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. To jest odcinek mojego vloga. Rozpocząłem jakiś czas temu. Przepraszam od razu za to, że tutaj oddycham bardzo głośno, ale właśnie biegam i tak jak widzicie, aura, pogoda nie jest zbyt ciekawa. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o tym. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o regule 5 sekund. Dlaczego w ogóle postanowiłem wziąć telefon i nagrać vloga, gdzie dawno go nie było. Jeden vlog na rok, to powiem Wam, że youtuber ze mnie jest przekozacki. Ale wracając do reguły. Ostatnio po moim kryzysie, który był już 3 miesiące temu, linka na temat kryzysu umieszczam tutaj w opisie tego filmu. Możecie sobie przeczytać artykuł, jakie zasady w ogóle wprowadziłem w moim życiu, żeby wyjść z tego kryzysu. I po tym, jak wyszedłem już z tego kryzysu, jak zacząłem dużo medytować, zwracać uwagę na uważność, czyli trening, trenowałem bardzo dużo mindfulness. Po tym, gdy zacząłem zdrowo się odżywiać, po tym, gdy przestałem, może nie przestałem, ograniczyłem picie alkoholu, to bardzo dużo zmian zaszło w moim życiu. Zacząłem być bardziej szczęśliwy, zacząłem przede wszystkim o wiele więcej osiągać w ciągu mojego dnia, ale cały czas zauważałem, że jednak nie zawsze mam tą energię. O! Właśnie dostałem informację, że przebiegłem 2 km, także jeszcze trochę przede mną. I odczuwałem co jakiś czas, że nie mam tej motywacji do działania. Nie miałem takiej czasami chęci, żeby robić te rzeczy, które z jednej strony musiałem zrobić, ale stawały się dla mnie co jakiś czas monotonne, czyli na przykład nagrywanie jest fajne, ale później montowanie tego wideo cały czas dla mnie to jest monotonność i nie jest to dla mnie jakaś turbo rzecz do robienia. Wolę tworzyć, no ale później trzeba to montować. No i w momencie, kiedy miałem zabrać się za montowanie, kiedy miałem zabrać się za pisanie artykułu, to po prostu czułem jakiś taki wewnętrzny opór. No i powiem Wam, że reguła 5 sekund, o której ostatnio usłyszałem wcześniej, moja siostra już mi polecała tą książkę, ale nawet oglądałem ją w Empiku, ale jakoś nie podszedłem do tego tematu jakoś entuzjastycznie. No i tak ostatnio obejrzałem wywiad z Mel Robbins, która jest twórczynią tej reguły. Również link zamieszczam tutaj w opisie tego wideo. Zobaczyłem wywiad, zainspirowałem się i zacząłem tą regułę stosować od kilku dni w moim życiu. Oczywiście bardzo szybko zacząłem czytać książkę, również reguła 5 sekund. I powiem Wam, że to działa, że to naprawdę działa. Wczoraj pierwszy raz morsowałem i użyłem właśnie tej reguły po to, żeby morsować. Cała reguła polega na tym, żeby zmienić funkcjonowanie mózgu i przejść do myślenia. Ja nie jestem biologiem, nie wiem, czy ja to wytłumaczę w odpowiedni sposób, ale chodzi o przestawienie myślenia i po prostu zaczęcie działania, więc chodzi o odliczanie 5, 4, 3, 2, 1 i po prostu zaczyna się działanie. I wczoraj właśnie w ten sposób zacząłem morsować. Nie zastanawiałem się, czy woda jest zimna, czy będzie mi zimno, tylko po prostu odliczyłem 5, 4, 3, 2, 1, dobra, wchodzę. I tak to się stało. Często jest tak również z wysiłkiem fizycznym, ponieważ ja nie mam takiej motywacji, nigdy nie jest tak, że o dobra, pójdę sobie pobiegać, będzie rewelacyjnie, pójdę sobie na siłownię, bo lubię się pocić. No niestety tak nie jest. No i dlatego też w momencie, kiedy też zacząłem odliczać 5, 4, 3, 2, 1, dobra, ubieram się i idę biegać. Nawet w momencie, kiedy jest ciepła pogoda, to jeszcze mam taką ochotę, żeby iść pobiegać, ale w momencie, kiedy jest zimno i taka aura, jak właśnie widzicie, mglisto, jeszcze tylko brakuje, żeby padało, to w ogóle się nic nie chce robić. No ale powiem Wam, że naprawdę zaczęło to pomagać, zacząłem używać tej reguły i będę to testował w najbliższych dniach.
Dzisiaj bardzo dużo rzeczy dzięki właśnie tej regule osiągnąłem, zmontowałem chyba z 4 wideo na YouTube'a. Zacząłem nagrywać kolejny odcinek vloga i powiem wam, że chcę zacząć nagrywać tego vloga, bo często jest tak, że mam jakiś pomysł, mam taki impuls w środku, w ciele, ale jednak, bo to nie będzie, zastanawiam się, że to nie będzie takie idealne, że to nie będzie w ten sposób, jak chciałbym, żeby to wyglądało, tak? No i po prostu rezygnuję z tego pomysłu. Szybko przebiegnę na drugą stronę ulicy. I rezygnuję po prostu z tego pomysłu, a dzisiaj postanowiłem, że nagrywam to, czy się mylę, to czy powtarzam. Będę stosował to jako trening mowy. Wiem o tym, że jak zaczynałem w ogóle, możecie sobie zobaczyć to wideo jeszcze gdzieś w internecie. Zaczynałem swojego vloga, to wtedy w ogóle to była po prostu porażka. No ale fajnie spojrzeć z perspektywy czasu właśnie na takie nagrania i zobaczyć, jak daleko się zaszło. Więc chociaż nie nagrywałem vloga, ale trenowałem wielokrotnie mój trening mowy, także wierzę, że teraz w tym momencie, kiedy tego słuchacie, na pewno jest to bardziej merytoryczne niż kilka lat temu. Także podsumowując, jeżeli chcesz zacząć działać, jeżeli poczułeś, że utknąłeś w swoim życiu, nie masz motywacji do działania, to na początek zachęcam obejrzeć wywiad z Mel Robinson. Tam jest naprawdę dużo inspiracji, opowiada ciekawą swoją również historię, jak zaczęła w ogóle zmieniać swoje życie właśnie dzięki tej regule. Jeżeli chcesz, właśnie to jest zainspirowane jej historią, że ona zaczęła po prostu wstawać wcześniej. I dzisiaj również mi się to udało, że nie włączyłem drzemki, tylko po prostu w momencie, kiedy zadzwonił budzik, to odliczałem 5, 4, 3, 2, 1 i po prostu wstałem. Nie zastanawiałem się, wstałem, zacząłem medytować, zacząłem robić swoje poranne rytuały. No i ten dzień jest naprawdę niesamowity. Także 5, 4, 3, 2, 1. Zacznij działać, ja biegnę dalej. Także życzę Ci miłego dnia i wierzę, że będziemy częściej się widzieć tutaj na YouTubie. Oczywiście zachęcam do obejrzenia moich wideo barmańskich, do trików Bądź Bardziej Flair. Także jeszcze raz dzięki serdeczne za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć!